Cześć, Bartek Ostołowski, jedyny na świecie kierowca sportowy, który prowadzi stopą. Na początku cieszyłem się jak dziecko, że mogłem przejechać parę metrów samochodem. Pierwszy, że tak powiem, spędzony czas w samochodzie po wypadku to było chyba 15 minut i tak mi noga już zdrętwiała i ścięgna mnie bolały w takiej pozycji, że nie mogłem już utrzymać tej kierownicy i musiałem przerwać. Natomiast później wracałem każdego dnia o te 5 minut dłużej, ćwiczyłem też w domu, rozciągałem się, no i po prostu zrobiłem to. Jak wygląda ćwiczenie? Na początku bardzo dużo właśnie ćwiczeń rozciągających, bardzo dużo właśnie ćwiczeń na siłowni, żeby wzmocnić poszczególne partie mięśni. Też stopa musiała przejść taką transformację, żeby ona zaczęła czuć ten samochód, żeby zaczęła czuć kierownicę. My czasami puszczamy tą kierownicę dosłownie o pół milimetra, o milimetr, żeby ta kierownica zaczęła się ślizgać, żeby szybko się odkręciła, jadąc w drifcie sama. Też wykonuję różne ćwiczenia kondycyjne, dużo biegam, ponieważ w tych najcieplejszych miesiącach, kiedy mamy około 30 stopni na torze, asfalt ma 30 parę stopni, w aucie mamy 60-70 stopni, więc wytrzymać tam w takiej temperaturze, w kombinezonie, w kasku, w tych wszystkich niepalnych, że tak powiem, w tej bieliźnie niepalnej, to wszystko też podgrzewa nas trochę. Jest potrzebna naprawdę duża kondycja. No ale jak to jest? Ty masz specjalny jakiś klej na stopie, na kierownicy, czy wręcz przeciwnie, jakoś natłuszczasz, czy może po prostu masz taki uchwyt tej stopy? Jak to wygląda? Myślę, że po prostu na tyle wytrenowałem to wszystko, że jestem w stanie prowadzić. Prowadzę stopą, mam specjalną kierownicę, ale tak naprawdę tak jak każdy inny kierowca ze specjalnego zamszu, który ma podwyższoną przyczepność i tak naprawdę prowadzę stopą, wykorzystując tą siłę tarcia. Tak? Myślę, że noga no to jest kawał mięśnia, jednak jestem w stanie tak docisnąć tą kierownicę, że gdyby tam się jakieś siły pojawiły, spokojnie jestem w stanie ją utrzymać. Jeszcze nigdy w życiu mi się nie zdarzyło, żeby kierownica mi się wyśliznęła, to jest podstawa. No i właśnie, twój samochód z automatyczną skrzynią biegów, tak można powiedzieć, tak, nie współpracuje z hamulcem ręcznym. Na pewno mogę powiedzieć, że jesteśmy pionierami samochodów dla osób samochodów sportowych dla osób niepełnosprawnych w Polsce i też chyba już powoli trochę też w Europie i na świecie. Po pierwsze dlatego, że bardzo mało takich osób jednak jeździ w tym sporcie, więc nie mieliśmy żadnej możliwości, żeby się móc na czymś wzorować. Ja skończyłem te studia inżynierskie, więc poniekąd trochę mi to pomogło. Miałem takie inne spojrzenie na to. Stwierdziłem, że dam radę, że wypracuję sobie to. Budowaliśmy samochód wykorzystując balans, wykorzystując jakby moje możliwości tak, żeby pomimo braku jakby możliwości wykonywania tych czynności, żebym mógł i tak jechać z takim kierowcą sprawnym na możliwie zbliżonym poziomie. W zeszłym roku podjęliśmy decyzję, że tak trochę zaryzykujemy. Rozpoczniemy pracę nad komputerem własnym do automatycznej skrzyni biegów. Kupiliśmy płytkę, układ scalony, procesor. Zrobiliśmy tak naprawdę swój sterownik. Zaprogramowaliśmy ten procesor tak, żeby sterował zaworami i ciśnieniami w skrzyni, tak jak my chcemy. Jakie najbliższe są Twoje plany? A przebudowa dalej samochodów w tą zimę, wzmacniamy jeszcze silnik, zmiany kolejne w skrzyni. Chcemy rozwijać team, chcemy pojechać więcej zawodów za granicą w przyszłym roku. Jeszcze nie mamy szczegółów, ale na pewno chcemy odwiedzić Europę. No i tak naprawdę stanąć na pudle.